Marki Koderze. Posłuchajcie, powiem o paradoksie. Mówi się, że prezes partii rządzącej wszystkich schłóca i dzieli. Popatrzcie na siebie, popatrzcie na ten plac. Jesteśmy razem, paradoksalnie nas łączy. Paradoksalnie uświadomił nam, czym jest wolność, czym jest demokracja, jakie są obowiązki obywatela i jakie są jego prawa. Współobywatele i współobywatelki wielkiej, wolnej Europy, popatrzcie na nas, na naród polski. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Naród, który ma w swojej tradycji konstytucję 3 maja, który jest tak przywiązany do swojej konstytucji, do swojej tradycji, do swojej wolności, że nigdy za żadne pieniądze nie dopuści, żeby chociaż ściebełko z niej uronić. To jest nasza świętość. Bronimy konstytucji, bronimy prawa polskiego, bronimy wolności, bronimy demokracji. Jesteśmy razem. Tu jest Polska. W Europie, w Europie. Nigdy, nigdzie nie wstajemy z kolan, bo nigdy żeśmy na tych kolanach nie byli. Wywalczyliśmy sobie wolność. I na koniec podziękujmy wszystkim z wielkiej solidarności, którzy tę Polskę wolną wywalczyli, bez względu na to, w którym miejscu się dzisiaj znajdują. Jesteśmy razem. Dziękujemy wam za wolną Polskę. Będziemy bronić demokracji, będziemy bronić naszych praw. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim.